O tym, że Mateusz Kuchnierewicz został złotym medalistą olimpijskim w klasie fin, wiedzą już Państwo od kilku godzin. W olimpijskim Samary otrzymaliśmy fragment 9. wyścigu decydującego o zwycięstwie Polaka. Popatrzmy przez 3 minuty, jak Mateusz żeglował po złoto. Wystartował bardzo dobrze. Już do pierwszej boi zwrotnej przypłynął na trzeciej pozycji, tuż za Irlandczykiem Donem Driscollem i Australijczykiem Paulem McKenzie. To Mateusz Kuchnierewicz. Znak na dziobie jachtu, że jest liderem w klasyfikacji generalnej. Jak w trzech poprzednich wyścigach, Mateusz cały czas żeglował aktywnie, atakował, szukał niezakłóconego wiatru, pływał genialnie na kursach pełnych. Na drugim znaku Polak już na prowadzeniu przed Australijczykiem. Żeglował bardzo uważnie. Wiedział, że od tego wyścigu zależeć będą losy medalu olimpijskiego. Na trzeciej boi zwrotnej prowadzi przed Olkiem Koperskim. Rozmawiałem z tym wspaniałym rosyjskim zawodnikiem w kwietniu. Powiedział mi, że Mateusz to bojowy, inteligentny żeglarz i może wygrać regaty w Stawanach. I nie mylił się. Mateusz żeglował jak mistrz. Ostatnia halsówka. Finisz. Mateusz płynął dziś bardzo skupiony. Strzał. Mija linię mety. Wygrał. Zdobył złoty medal olimpijski. 21-letni warszawiak, żeglarz jacht klubu Polski, mistrzem olimpijskim. To największy sukces polskiego żeglarstwa. Jeden z najpiękniejszych sukcesów w historii polskiego sportu. Przyjaciele nazywają go Cebula. Gdy wróci do domu ze złotym medalem, wszyscy będą płakać, ale ze szczęścia.